A ze mną jest nasz kolejny gość, pani Hanna Mąkosa, która opowie nam o wydarzeniu w wielkim letnim weekendzie Molly Blooms. W takim razie zacznijmy od tego, skąd sama nazwa pochodzi i co, o czym ona ma mówić. W takim razie muszę wspomnieć o naszych właścicielach hostelu i restauracji Molly's, którzy pochodzą z Irlandii, a dokładnie z Dublina. No i nazwa jest nawiązaniem do książki Ulysses Jamesa Joyce'a. Czyli w takim razie już wiemy, że całe przedsięwzięcie odbywa się w hostelu i restauracji Blooms. Tak, dokładnie. Jeszcze możemy zapytać o to, jaki jest, że tak powiem, idea całego przedsięwzięcia. Skąd ten pomysł? Tak, to dopiero jeden z pierwszych naszych pomysłów, wydarzeń, które próbujemy wcielić w życie, aby coś się działo u nas. Idea powstała, ponieważ wakacje troszeczkę w mieście są ciche i spokojne, natomiast my chcielibyśmy wprowadzić więcej życia, żeby więcej ludzi do nas przyszło. No i przede wszystkim zachęcić młodych artystów, amatorów, którzy by chcieli razem się pobawić, spotkać innych artystów z innych krajów, a także z innych części Polski, by razem się pobawić i spędzić miło cały weekend. To w takim razie, jakich artystów poszukujecie? Są to na pewno amatorzy, miłośnicy dobrej muzyki, tak, ale niekoniecznie. W takim razie, na jaką muzykę liczycie? Szukamy ludzi chętnych, aby coś zagrać, pośpiewać, wspólnie zaprezentować się, może nawet swój zespół, swój wokal, ale także ludzi z jakimś talentem aktorskim, którzy by chcieli coś przedstawić nam, którzy nie mają ochotę się zabawić i rozśmieszyć resztę. Czy są przewidziani jacyś goście z zagranicy? Tak, liczymy bardzo na naszych stałych bywalców z Hiszpanii, ponieważ nie ukrywam, że w hostelu bardzo dużą część gości stanowią Hiszpanie, więc liczymy na nich, oni są zawsze skorzy do zabawy, więc mam nadzieję, że nam pośpiewają trochę. A dlaczego akurat Hiszpanie? Właśnie nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że coś ich przyciąga w Poznaniu i chętnie odwiedzają nas. Ale nie tylko oczywiście. Są bardzo otwarci, także to dokładnie, też może być tak powodem. Co, w takim razie proszę jeszcze powiedzieć, czy macie jakiś konkretny rodzaj muzyki, którego oczekujecie, czy absolutnie jesteście otwarci na wszystkie rodzaje? Tak, jesteśmy otwarci na wszystko, także naprawdę sami jesteśmy ciekawi, czego się spodziewać. Ponieważ jak wspomniałam, to dopiero pierwszy raz organizujemy coś takiego, więc liczymy na wszystkie rodzaje muzyki, żeby było ciekawie i kolorowo. A jaki jest plan dnia? Kiedy zaczynamy i co się będzie przez ten weekend działo? Zapraszamy wszystkich już w piątek, już wieczorem około 20. Gdzie? Rozpoczniemy na ulicę Kwiatową 2. Do naszej restauracji Molly's Grill, która jest w tym samym budynku co Blooms Hostel. Także rozpoczynamy happy hours, czyli dla wszystkich piwo za 3 zł. Oj, to przyciągnie pewnie sporo gości. Tak, zapraszamy tak na rozgrzewkę. I mam nadzieję, że dobrą zabawę do późnych godzin. Oczywiście wszystkich, którzy czynnie wezmą udział w naszym wydarzeniu, zapraszamy na darmowy nocleg u nas w hostelu, więc jedynie 2 piętra wyżej, więc nie będą musieli daleko. Czyli jak ktoś jest spoza Poznania, to nie trzeba się bać, nocleg jest dokładnie gwarantowany. Tak, wystarczy tylko troszkę się z nami pobawić. A dla wszystkich poznaniaków, no to gwarantujemy dobre zniżki na barze i dobrą Czyli to zabawę. Jest piątek. Co się dzieje w sobotę? Tak, w sobotę wszystkim, którzy zostali na noc, oferujemy late check-out, czyli żeby nie musieli się bardzo wcześnie zrywać z łóżek. Następnie w restauracji brunch, oczywiście zniżka 15% na nasze menu. Polecamy pyszne hamburgery. Właśnie, co jest w menu, co można polecić, czym można zachęcić? Tak, polecamy nowość, w którym specjalizuje się nasza restauracja, w burgerach, które są ze 100% irlandzkiej jakości wołowiny, z super dodatkami, więc warto spróbować. Czyli są wyjątkowe. Tak,
super, naprawdę polecam. Oczywiście mamy też inne rzeczy, gdyby ktoś za burgerami nie przepadał. Czyli prócz burgerów tak. Można jeszcze coś zjeść. Oczywiście, z głodu nikt nie umrze. Po południu proponujemy wszystkim gościom, którzy może nie widzieli Poznania, małą rundkę po najważniejszych punktach do zwiedzania. No właśnie, może coś powiedzmy więcej o tym. Tak. Dla gości spoza Poznania to jak najbardziej duża atrakcja, prawda? Tak, chcemy też to połączyć i zaprezentować Poznań jako miasto. Super miasto, w którym naprawdę dużo się dzieje. Mamy zamiar zorganizować wszystkim spoza Poznania lub wszystkim, którzy by byli chętni, jakieś mapki, atrakcje po drodze, fajną trasę po Poznaniu i najważniejszych punktach, które muszą odwiedzić. Czy już macie taką właśnie trasę, gdzie, skąd, dokąd? Czy możemy się dowiedzieć, jakie my Poznaniacy, wciąż nad nią gdzie pracujemy. Jeszcze pracujecie? Ale myślę, że dołączamy tam również punkty bardziej młodzieżowe. Czyli kluby nocne też ja jak myślę, najbardziej. Myślę, że jakieś tam można zahaczyć, ale oczywiście wieczorem zapraszamy do nas. Tak jest, bo będą koncerty. Powrót, mam nadzieję, że ci, którzy w piątek nie zdążyli lub mieli niedosyt w sobotę, dadzą czadu wieczorem. A w niedzielę? Czy są jeszcze jakieś atrakcje? W niedzielę myślę, że już na spokojnie, czyli wszystkim, którzy zostaną u nas na noc, również nie będziemy zrywać z łóżek, jak to w hotelach. Będzie można się pospać. Dokładnie. I myślę, że jakieś super popołudnie z filmem będzie fajne i optymalne w naszym salonie w hostelu. To w takim razie, czy są jeszcze kolejne wydarzenia, na które możemy czekać, czy właśnie są Państwo otwarci na to? Tak. Planujemy, mamy dużo pomysłów, ale jesteśmy bardzo otwarci i czekamy również na pomysły z zewnątrz. Gdyby ktoś miał okazję i chęć się u nas zaprezentować, czy ma jakiś super pomysł. Na początku września są nasze pierwsze urodziny. Oj, to także, gratulacje. Tak, rok już za wami. Tak, chcemy też to jakoś świętować uczcić razem z naszymi gośćmi, szczególnie tymi stałymi, którzy do nas powracają cały czas. A kto jest takim stałym gościem właśnie hostelu najczęściej? Mamy bardzo dużo studentów, na przykład zaocznych, którzy zatrzymują się u nas regularnie i mimo, że muszą się wieczorami uczyć, jednak zawsze skorzystają z uroków Poznania. Także czekamy na nich po wakacjach. Ale tak jak już wspomniałam, wszyscy obcokrajowcy podróżujący po Polsce, szczególnie studenci będący na Erasmusie chociażby, podróżują po Polsce i to widać i cieszymy się z tego i chcemy pokazać Poznań. A co jest wyjątkowego w waszym hostelu? Czym się różni? Czy tutaj jest dość dużo właśnie, zwłaszcza tak teraz po otwieranych w czasie wakacji hosteli. Co was wyróżnia? Jesteśmy najwięksi, to na pewno. Możemy zakwaterować nawet 100 osób, więc to przede wszystkim. Jesteśmy zlokalizowani w pięknej kamienicy, która jest odnowiona, centrum Poznania. W centrum Poznania, przy samej Półwiejskiej, więc do Starego Browaru jest 3 minuty. Także wnętrza piękne, wszystko jest urządzone nowiuśko, ale z klimatem, żeby pokazać trochę klimat kamienicy. A czy są jakieś specjalne pokoje właśnie urządzone, każdy pokój inny klimat, czy jest coś właśnie w tym stylu? Tak, mamy różne piętra. Piętro hostelowe, piętro z apartamentami, ale też piętro z takimi komfortowymi pokojami z łazienkami, w których są cytaty z książki Ulysses Jamesa Joyce'a, więc jest nawiązanie pewne do nazwy, do pochodzenia naszych właścicieli, którzy są bardzo zaangażowani w promocję tutaj i w tą całą działalność hostelu i restauracji. No, to bardzo miło. My oczywiście zapraszamy jak najbardziej na całe wydarzenie wielkiego letniego weekendu Molly Blooms. Już przedstawiliśmy Państwu, jak dzień po dniu będzie wyglądać całe wydarzenie i jakie atrakcje na Państwa czekają. Czekamy oczywiście na więcej propozycji tak, hostelu i restauracji. Zapraszamy. Śledź stronę i Facebook. Tak, ulica Kwiatowa, przypomnijmy, Kwiatowa 2. Czekają na Państwa wyjątkowe pokoje. Co piętro, to każdy różni się charakterem, więc każdy pewnie znajdzie coś dla siebie.
Oczywiście zapraszamy na całe wydarzenie, które rozpocznie się już w piątek o godzinie mniej więcej 20. O godzinie mniej więcej 20. Bez liku atrakcji. Także jak najbardziej Państwa zapraszamy. Czekamy na więcej atrakcji, więcej wydarzeń. A tymczasem oczywiście bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję. A my zapraszamy Państwa jutro o godzinie 17.30, jak co dzień. Do zobaczenia. Miłego popołudnia.